Rozdział 8. Transport śmierci. Hitlerowcy mieli wyraźny plan zgładzenia więźniów podczas transportu. Już w drodze na stację kolejową pozbywano się słabych i chorych, którzy nie mogli o własnych siłach wejść na platformę ciężarówki. Zabijano ich strzałem w głowę. Na placu apelowym ładowano nas do wielkich samochodów ciężarowych i pośpiesznie odwożono na bocznicę kolejową w Rogoźnicy. Tam wpędzano nas do otwartych wagonów węglarek. Hitlerowcy wiedzieli, że wszystkie szlaki kolejowe są zajęte, wręcz blokowane przez wojsko i transporty wojenne. Dlatego mieli nadzieję, że w ciągu kilku dni bez wody i wyżywienia uda się uśmiercić wszystkich więźniów. Dniami i nocami staliśmy w polach bez posuwania się naprzód. Wyglądało na to, że podróż będzie się ciągnąć wiecznie bez końca. W istocie trwała 10 dni. Był to naprawdę transport śmierci. Dzisiaj trudno mi jest opisać tę wielką tragedię, jaka się rozgrywała w tej wiecznej trasie. Byliśmy stłoczeni po 150 do 200 więźniów w wagonie, bez jedzenia i picia, na mrozie, często wystawieni na zawieruchę padającego śniegu lub też na marznący deszcz. Staliśmy na nogach dniem i nocą. Bardzo mi dokuczał głód, jednak o wiele trudniej mi było znieść śmiertelne pragnienie. Pragnienie nasilało się z godziny na godzinę i z dnia na dzień było dokuczliwsze. Powodowały je głównie odwodnienie organizmu i trawiąca gorączka. Więźniowie podnieśli lament i ubłagali esesmana z pilnującej nas straży, by pozwolił zebrać z ziemi choć trochę śniegu. Ten roztopiony, brudny śnieg był dla nas ratunkiem. Każdemu przypadł w udziele jeden mały łyczek płynu. Cóż to była za rozkosz, ta odrobina wilgoci w ustach. W miarę upływu czasu chorzy i wycieńczeni więźniowie padali na podłogę wagonu i umierali. Po wyrzuceniu coraz większej liczby zmarłych wagon pustoszał. Chwilami czułem, że nie przetrwam tych trudnych dni. Głód i zimno spowodowały u mnie nie tylko wystąpienie gorączki i dreszczy, ale również poważne obrzęki głodowe kończyn dolnych. Moje nogi i w ogóle stawy były tak mocno spuchnięte, że nie mogłem się już podnieść z podłogi, a cała ta podłoga była pokryta zwartą warstwą zmarzniętego moczu i cuchnących odchodów. Leżeliśmy więc w błocie odchodów ludzkich. Kiedy wreszcie po ponad 10 dniach transport śmierci dobiegł końca, nie miałem już sił, by się podnieść i wyjść z wagonu. Byłem zmarzniętym szkieletem z opuchlizną stawów i kończyn. W wagonach pozostały już tylko resztki schorowanych i wycieńczonych więźniów, w których życie ledwo się tliło. Jakże mi było ciężko, gdyż czułem się osamotniony. Wszyscy inni bracia przebywali w różnych wagonach, ale nie byłem sam. Nadal przecież mogłem wzdychać do Jehowy i żalić się przed Nim. Bóg Jehowa nie zapomniał o mnie, jedynie dopuszczał do tej próby. Jednak dalej był moim wspomożycielem, moją tarczą i ochroną. Otwarto wagon i kazano wychodzić, a ja nie mogłem wstać z podłogi. Wtedy pewien życzliwy Niemiec w starszym wieku, więzień polityczny z czerwonym trójkątem, niczym anioł namówił mnie, bym jednak zebrał resztki sił i wstał przy jego pomocy, gdyż w przeciwnym razie pozostanę i razem z chorymi oraz zmarłymi pójdę na spalenie. Niezdolnych do wyjścia rzeczywiście dobijano potem z karabinów maszynowych. I o dziwo, przy pomocy tego więźnia udało mi się wypaść z wagonu, po czym oparte o ramiona innych dotarłem do nowego obozu. Okazało się, że wszyscy nasi bracia przeżyli ów tragiczny w skutkach transport śmierci. A wśród nich Wiktor Schnell, Gustaw Baumert, Erich Górecki, Antoni Trzcinkowski, Zygmunt Willi, Jerzy Pilch, Jan Bujok i inni, których nazwisk dzisiaj już nie pamiętam. Jak się okazało, ten 10-dniowy transport śmierci przeżyło tylko kilka tysięcy więźniów. Gdy 13 lutego 1945 roku do obozu w Gross Rosen wkroczyła Armia Radziecka,
Zastała tam już tylko nieliczną grupę chorych więźniów, którym udało się ukryć. Ilu więźniów zginęło w czasie ewakuacji obozu, nie sposób już dziś stwierdzić. W samym Gross-Rosen hitlerowscy oprawcy zniszczyli wszystko, by zatrzeć ślady swej potwornej zbrodni. Zamordowali jeszcze tych, których nie zdążyli ewakuować. Henryk Dornik, wytrwałem dzięki miłości Bożej. Koniec rozdziału 8. Transport śmierci.